Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Zdrowa Rozmowa. Kasia Staszek i Margit Kosobucka. Tym razem rozmawiamy o grzybach. Ostatnio jadłam grzyby, uwielbiam. Teraz jest sezon już na grzyby i no jest to jedna z przyjemniejszych aktywności moich. Moje dzieci też bardzo lubią ze mną chodzić po lesie. No oczywiście jem też te grzyby, które są dostępne przez cały rok, tak? W sklepach, czyli pieczarki, buczniaki. No ale takie leśne, kurczę, no mają to coś, zdecydowanie. Ja też często jadam grzyby, bo mój tata zbiera przez cały sezon, daje mi ogromne ilości, potem staram się je regularnie przerabiać na różne dania, robię risotto z grzybami, makaron z sosem grzybowym, pasztyciki grzybowe, zapiekankę ziemniaczaną z grzybami, tartę grzybową, grzybowe klopsiki, a nawet wytrawne babeczki z grzybami kiedyś zrobiłam. O, żan. Nie, to u mnie się ogranicza jednak do jedzenia grzybów, no właśnie albo w jakichś takich szybkich potrawach, czy typu risotto, czy do makaronu. No i zupa grzybowa oczywiście jest uwielbiana przez dzieci, natomiast przestałam już jeść grzyby duszone w śmietanie, bo stwierdziłam, że to jednak... No, po prostu zbyt ciężko strawne i tej śmietany tam tyle trzeba nawalić. Tak, ja też lubię boczniaki na taki azjatycki, szybki sposób. Tak, te azjatyckie, no, chili, to bardzo. Sosem sojowym. Ostatnio rozmawiałam ze znajomym, który bardzo jest zaawansowany w sztukach kulinarnych i rozmawialiśmy o daniach z grzybami i okazało się, że należy, mimo tej całej swojej kulinarnej wiedzy, należy do osób, które wciąż uważają, że grzyby to jest zupełnie bezwartościowy pokarm. Owszem, przygotowuje je, bo lubi ten smak, ale w ogóle ich nie ceni za składniki. I myślałam, że ta wiedza jednak o tym, że grzyby są bardzo zdrowe, już się upowszechniła. Jednak nie. I dlatego poprosiłyśmy z Margit ekspertkę, by powiedziała nam o wartościach odżywczych grzybów i o leczniczych wartościach grzybów. Nasza ekspertka ma fascynującą pracę. Specjalizuje się w badaniach aktywności grzybów z Puszczy Białowieskiej. Tak, doktor Ewa Zapora pracuje w Instytucie Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej i do Instytutu należy Centrum Naukowo-Badawcze w Hajnówce. Jest to bardzo nowoczesny ośrodek, gdzie naukowcy próbują poznać tajemnice natury, no i oczywiście między innymi grzybów. O istnieniu tego centrum dowiedziałam się 6 lat temu właśnie od ciebie, Margi. Także dziękuję, że napisałaś wtedy ten tekst, bo on sprawił, że zaczęłam jadać jeszcze więcej grzybów. Tak, ja też byłam zaskoczona tym tekstem. Powiem szczerze, że ta rozmowa otworzyła mi oczy zupełnie. Nie spodziewałam się, że potoczy się w takim kierunku. Od tamtej pory wiele razy rozmawiałyśmy z dr Zaporą. Niedawno opowiedziała mi o tym, jak współtworzy bank ekstraktów z grzybów. To jest coś zupełnie niezwykłego w skali świata. Tutaj każdy gatunek znaleziony w puszczy ma swoje miejsce. Mykolodzy, czyli eksperci, znawcy grzybów, poszukują na zlecenie naukowców wybranych grzybów w puszczy. Naukowcy potem potwierdzają, że to na pewno ten gatunek. Między innymi używają badań genetycznych, a później z takiego grzyba tworzą esencję związków aktywnych. Taką skondensowaną moc grzyba zamykają w szkle. Tak, grzyby mają moc. Naprawdę przekonujemy się o tym w zasadzie każdego dnia, bo te prace naukowe się sypią ostatnio intensywnie, więc czas skończyć z przekonaniem o tym, że są bezwartościowe. I doktor Ewa Zapora tłumaczy, dlaczego warto je jadać. Grzyby to fascynująca grupa organizmów. Tak naprawdę niewiele o nich wiadomo, dlatego że zaledwie 10% wszystkich gatunków grzybów jest znanych nauce. W związku z tym naukowcy mają jeszcze bardzo dużo do odkrycia. W kuchni wykorzystujemy niewielką część tych organizmów, tak naprawdę zaledwie powiedzmy kilkadziesiąt gatunków, a przecież w lesie rosną ich naprawdę tysiące. Grzyby to tak naprawdę skarbnica związków bioaktywnych. Grzyby zawierają silne antyoksydanty, na przykład glutation albo ergotioneinę. Niedawno opublikowane badania wykazały, że ergotioneina może łagodzić objawy depresji. Gdzie możemy znaleźć ten związek? Najwięcej tego związku, jak się okazuje, jest w borowikach. 528 mg na kilogram. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład kurczak zawiera dokładnie 50 razy mniej. Około 10 mg L-ergotioneiny na kilogram, czarna fasola 13 mg, płatki owsiane zaledwie 4 mg. A więc proszę zobaczmy, jak bogate w L-ergotioneinę są grzyby.
Co jest bardzo ważne, to związek ten jest bardzo łatwo dla nas przyswajalny, ten, który pochodzi z grzybów, ponieważ organizm korzysta z ergotioneiny zaledwie w ciągu godziny od zjedzenia grzybów. Zawsze powtarzam, że grzyby to również skarbnica makro i mikroelementów. Grzyby są świetnym źródłem na przykład selenu. Selen jest bardzo ważny dla naszego organizmu, chroni komórki przed stresem oksydacyjnym i wywiera wpływ na działanie naszego układu odpornościowego. Hamuje podział komórek nowotworowych i działa ochronnie na neurony i na komórki naszego mięśnia sercowego. Dlatego absolutnie warto grzyby jeść. Grzyby to także fenomenalne źródło potasu, chociażby znana pieczarka. A odpowiedni poziom potasu związany jest z obniżaniem ryzyka stanów lękowych. Grzyby zawierają szereg witamin z grupy B, na przykład witaminę B12, która wspiera układ nerwowy i obniża ryzyko depresji. Naprawdę to całe spektrum witamin, które zawierają grzyby, jest niesamowite. Dlatego należy zdecydowanie podkreślić, iż to nieprawda, iż to mit, gdy niektórzy twierdzą, że grzyby są zupełnie bezwartościowe. Niektóre gatunki grzybów mogą także stymulować ekspresję tzw. czynników neurotroficznych, np. czynnik wzrostu NGF. Co to takiego są czynniki neurotroficzne? Regulują one funkcjonowanie tkanki nerwowej. Mogą więc mieć wpływ na zapobieganie zaburzeniom neurologicznym i psychicznym. Szczególnym gatunkiem grzyba, który może stymulować ekspresję czynników neurotroficznych, jest soplówka jeżowata. Wygląda ona fenomenalnie, ponieważ nazywana jest lwią grzywą ze względu właśnie na swój wygląd. Soplówka jeżowata to grzyb medyczny, a grzyb medyczny to taki grzyb, który jest przebadany i ma farmakologicznie udowodnione właściwości prozdrowotne. Soplówka jeżowata zalicza się do jednego z 20 najbardziej znanych gatunków grzybów medycznych. Spożywa się ją zazwyczaj w postaci gotowych preparatów. Również niedawne badania wykazały, że soplówka jeżowata łagodzi także objawy depresji. Niemniej jednak królem grzybów medycznych i to dostępnym w sklepie jest boczniak. Badania, które zostały przeprowadzone w Japonii, są szczególnie ciekawe. Otóż na grupie ponad 100 osób, które to osoby miały podwyższony albo wysoki poziom cholesterolu we krwi, przeprowadzono badanie polegające na tym, iż codziennie przez 30 dni podawano tym ludziom do jedzenia 250 gramów, czyli około szklankę zupy z boczniaków. Takie flaczki z boczniaków, można by rzec. Okazało się, że po miesiącu czasu wszystkie te osoby miały wzorcowy poziom cholesterolu we krwi. Warto więc jadać grzyby jak najczęściej. Borowik z jednej strony jako świetne źródło ergotioneiny albo król tak naprawdę grzybów medycznych, czyli boczniak. To są grzyby zdrowe, łatwo dostępne i można je kupić przez cały rok. To, że na wyciągnięcie ręki tak naprawdę mamy boczniaka, czyli grzyba o udowodnionym potencjale leczniczym, mnie bardzo cieszy jako naukowca. Mówimy o grzybach medycznych, czyli o tych o udowodnionym działaniu leczniczym, o grzybach, które jadamy z powodu ich smaku, ale one także zawierają składniki cenne dla zdrowia. Ale przede wszystkim o większości gatunków nie mówimy i nie myślimy w ogóle o nich na co dzień. Grzyby są wszędzie, były na ziemi przed nami. I największym organizmem żyjącym na ziemi jest grzyb. To jest opieńka miodowa. Ona rośnie w USA. Jej grzybnia ma wiele kilometrów i szacowana jest na wiele ton. I prawdopodobnie jest najstarszym żywym organizmem. Grzyby są fascynujące. Jestem jako mikrobiolog. Zawsze się też interesowałam tym światem grzybów, chociaż on jest niby troszeczkę obok, ale jednak... No nie do końca. Rozmawiałam z doktor habilitowaną Anną Muszewską z Zakładu Biochemii Drobnoustrojów Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, która mi pokazała, jak niesamowity ten świat grzybów może być. Prawdę powiedziawszy, grzyby są trochę takie zapomniane przez naukowców. Dużo więcej badań się prowadzi na bakteriach i wirusach. A warto, ponieważ...
były na pewno jedną z pierwszych grup kolonizujących lądy. Tak jak wspomniałam, są bardzo stare, znajdują się we wszystkich środowiskach naszej planety, żyją i na pustyni, w wielkich lodach arktycznych, a w glebie stanowią olbrzymią część jej biomasy. I tak naprawdę dopiero odkrywamy, ile tych gatunków grzybów może być, pewnie nigdy nie odkryjemy tak naprawdę ile. I doktor Muszewska powiedziała mi jedną fajną rzecz, którą do dzisiaj zapamiętałam, że zawsze uważamy, że te wszystkie mikroorganizmy albo chociaż grzyby, które też oczywiście mogą nie być w skali mikro, że dzielimy świat na organizmy niższe i wyższe. I ona powiedziała mi, że absolutnie się z tym nie zgadza. Że w przyrodzie wszyscy, którzy dzisiaj żyją, są potomkami osobników wystarczająco dobrych, żeby przetrwać. I nieważne, czy to jest jedna komórkowa bakteria, waleń czy ogórek, dali radę, wydali płodne potomstwo, są świetni. I uważam, że to się odnosi naprawdę do wielu różnych gatunków. Bardzo fajne jest też to, że grzyby są pośrednikami między drzewami. Z badań wiemy, że mikoryza, czyli takie współżycie korzeni roślin z grzybami, może służyć drzewom jako telefon. I jest to droga do chemicznych rozmów. To jest w tej chwili bardzo intensywnie badane przez naukowców, między innymi amerykańskich, ale też kanadyjskich. Jeśli chodzi o grzyby jeszcze, to w tej chwili w biotechnologii próbuje się tworzyć takie bakterie i grzyby, które będą dla nas rozkładały różne tworzywa sztuczne. No to oczywiście z przyczyn ekologicznych jest bardzo ważne. Ale są nawet ubrania z grzybów. Można się ubrać od stóp do głów, rzeczy z nich zrobione. I jeśli chodzi o zdrowie, to są też projekty tworzenia sztucznego mięsa z grzybów. Bo podobnie jak mięso, one też mają włókna. Jest taki produkt, nazywa się Quorn. Jest to mieszanka pleśni fusarium i jajek. I wprowadzono ją do sklepów już w latach 80. jako zastępnik mięsa. I grzyby tanio się hoduje, szybko rosną, mogą być bardzo smaczne i wzbogacane o różnego rodzaju witaminy, mikro i makroelementy. I już dziś produkuje się z nich odżywki dla kobiet w ciąży. Tak, a ostatnio też o grzybach jest głośno, bo medycyna oparta na dowodach, czyli ta nasza codzienna, klasyczna medycyna, przekonuje się do terapii na bazie grzybów. Psylocybina na przykład, zawarta w grzybkach, które potocznie nazywamy halucynogennymi. Dziękuję za pomoc. Działa silnie przeciwdepresyjnie i na zachodzie są ośrodki, które substancje psychoaktywne z grzybów badają, używają ich do leczenia stresu pourazowego, czy do terapii u osób, które mają lęki, a są śmiertelnie chore, czy właśnie do leczenia depresji. Niektórzy naukowcy widzą też w grzybach nadzieję na znalezienie nowego leku na raka. I doktor Zapora, która przed chwilą opowiadała nam o grzybach, razem z lekarką z Białegostoku, profesor Haliną Car, dowiodły, że korzeniowiec sosnowy, czyli taki grzyb niejadalny, bo on przypomina to, co nazywamy potocznie hubą, porasta sosny, nie możemy go użyć inaczej niż po wysuszeniu i zmieleniu, ale on ma potencjał przeciwnowotworowy. Badają go na komórkach raka jelita grubego, co znaczy, że być może przy innych nowotworach też miałby zastosowanie. Bardzo ciekawe jest to, jak te dwie naukowczynie różnie patrzą na swoją pracę, bo profesor Car jako lekarka chciałaby, żeby udało się wyizolować substancję czynną z grzyba. Takie mamy prawo. Lekiem można nazwać to, co ma określony skład i stężenie, takie samo zawsze. A doktor Zapora, która jest naukowczynią pochylającą się nad tymi grzybami, rozumie, że to są organizmy bardzo złożone, tam są setki substancji aktywnych i raczej wierzy w to, że tutaj to lecznicze działanie jest związane z synergią tych wszystkich zawartych w nich związków. I bardzo trudno byłoby wskazać jeden, który działa, a być może on wcale nie działa. Może właśnie siła grzybów tkwi w tym, że te związki się wzajemnie uzupełniają, wzmacniają swój efekt. No i gdyby wygrała ta druga koncepcja, to nie mielibyśmy leku, tylko coś w rodzaju suplementu, produktu medycznego, który wspierałby klasyczną terapię przeciwnowotworową. Tak, to podobnie jest z bakteriami. Bardzo często się podkreśla to, że nie można, w ogóle w przyrodzie nie powinno się niczego rozpatrywać jako jedną rzecz wyjętą z kontekstu. To znaczy wszystko wpływa na wszystko. I tak samo jak z grzybami, tak samo jest z bakteriami, że niewykluczone, że w przyszłości po prostu będzie się tworzyło takie koktajle różnych związków, które po prostu wzmacniają wzajemnie swoje działanie i dopiero to będzie funkcjonowało. Na razie to, co możemy robić, to jadać jak najwięcej grzybów. Oczywiście pojawia się pytanie, w jakiej formie te grzyby jadać. U nas często je się zupy. Jako dziecko podjadałam mojej babci surowe pieczarki, za co dostawałam po łapach, ale uwielbiam to do dzisiaj.
No, ale chodzi też i o te wartości odżywcze, które chcielibyśmy zachować. Mhm. Doktor Ewa Zapora mówiła mi, że te cenne składniki odżywcze rozpuszczają się w wodzie, dlatego dobre są zupy z grzybów oraz jeżeli cokolwiek przygotowujemy na patelni, to żeby cały ten sosik pyszny wyjeść do końca, bo tam się chowają te cenne dla nas związki. A jak robimy risotto, na przykład suszonych grzybów robią, to ta zalewajka, ta woda od wymoczonych grzybów jest bardzo cenna. To właśnie ją należy do potrawy użyć, czyli nie wylewamy grzybowej wody. Można użyć do sosu na przykład. Albo można po prostu dodać taką wodę do zupy i do barszczu na przykład. Bardzo jeśli lubimy smak grzybów, to nawet do innej zupy warto dorzucić jakiegoś grzybka czy dwa, kiedy gotujemy zupę jarzynową, żeby troszeczkę tych cennych związków się tak, tam rozpuściło. Ja zawsze wszystkie ogonki z grzybów suszonych mielę na taki proszek i później zaprawiam wiele sosów i to jest doskonała sprawa. Oczywiście grzyby można kupić, ale teraz jest na nie sezon, więc warto iść do lasu, jeśli potrafimy zbierać grzyby. Oczywiście zbieramy tylko i wyłącznie grzyby jadalne. Jeżeli ktoś nie jest przekonany, nie zbiera, idziemy tylko z kimś, kto potrafi to robić. Jeżeli mamy najmniejsze wątpliwości co do tego, czy grzyb jest jadalny, czy nie, oczywiście go wyrzucamy. Można iść na specjalny kurs i nauczyć się odróżniać grzyby jadalne od grzybów niejadalnych. Oczywiście na taką wyprawę do lasu warto też dobrze się przygotować. Nie zbieramy grzybów do foliowych torebek. No każdy, kto zbierał, wie, jak to potem wygląda. Po prostu czyli szkoda. Koszyk? Tak, koszyk. Najlepiej koszyk. Dobrze by było, żeby to był koszyk z takim dosyć szerokim dnem. Ja czasami zabieram też łubianki, te, które mi zostają po truskawkach. Nożyk, bo grzyby powinno się albo przycinać przy samej ziemi, albo wykręcać. Natomiast nie wyrywamy ich razem z połową lasu i grzybnią, bo ta grzybnia jednak jest potrzebna. No i oczywiście musimy się też odpowiednio ubrać. No pamiętajmy o tym, że las to są kleszcze. Kleszcze są nie tylko w lasach, ale też ich na tych takich łąkach, polankach, które są wokół lasów. No u mnie bardzo dużo pies łapał swego czasu kleszczy właśnie na tych takich podleśnych łąkach. No nikt nie chce przynieść kleszcza z lasu, więc uważajmy na siebie, a po powrocie z lasu koniecznie trzeba wytrzepać ubranie, w którym byliśmy, a wieczorem się dokładnie obejrzeć. Leśnych grzybów nie należy podawać małym dzieciom, tak mówią eksperci, bo w razie gdyby trafił się tam jakiś trujący grzyb, to organizm dziecka, małego dziecka jest zbyt słaby, zbyt mało ma to dziecko wątrobę, żeby poradzić sobie z neutralizacją takich toksyn, czyli tak do 12 roku życia nie podajemy. Tak, znaczy nie mówimy to oczywiście o pieczarkach czy kurkach, bo myślę, że taki 10-latek zupę kurkową to może spokojnie zjeść. W takich kurkach kupionych w sklepie. Natomiast to zdecydowanie małe dzieci i grzyby nie idą w parze. Nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć i nie tylko te leśne, bo też i te sklepowe dla takich małych dzieci do 4 roku życia też powinniśmy uważać, bo to jest, no może być po prostu ciężkostrawne dla takiego dziecka. Ale przede wszystkim leśne grzyby nie dla dzieci. Prawda czy mit? Czy kleszcza trzeba usunąć jak najszybciej po powrocie do domu i znalezieniu go na sobie? Ponieważ panuje takie przekonanie, że jeżeli kleszcz nas ugryzł, ukąsił, no to już koniec, tak? To znaczy możemy mieć ryzyko zakażenia się boreliozą albo kleszczowym zapaleniem mózgu i że w zasadzie to takie przeglądanie się, czy tam coś się pojawiło dzień czy dwa później nie ma sensu. Więc to jest mit. To też jest trochę uspokajające dla tych osób, które tak bardzo boją się, że złapią właśnie jakąś chorobę. Uspokajające w przypadku boreliozy, ale niestety nie, jeśli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu. I już wyjaśniam dlaczego. Więc jeśli chodzi o boreliozę, wywołują ją bakterie, które znajdują się w jelitach kleszcza. One tam po prostu są w takiej, no można powiedzieć, formie uśpionej. Jeżeli kleszcz nas ukąsi, to zanim te bakterie się obudzą w tych jelitach pod wpływem krwi, którą on z nas wypije, zanim one przejdą przez cały układ pokarmowy kleszcza i dotrą do jego ślinianek, to mija trochę czasu, ponieważ ten kleszcz musi jeszcze te bakterie, mówiąc kolokwialnie, wpuścić nam do krwi. I to się szacuje, że to są 24 do 48 godzin. Tyle mamy czasu, żeby wyjąć tego kleszcza. I nawet jeżeli był on zakażony boreliozą, to my nie musimy wcale
na nią zachorować, ponieważ ten kleszcz nie zdąży przekazać nam tych bakterii. I tu jest dosyć istotne właśnie to, żeby oglądać się po powróceniu z lasu, a wieczorem, jak bierzemy prysznic, czy następnego dnia rano również, obejrzeć się za uszami, w zgięciach łokci, pod kolanami, w pachwinach, w takich miejscach, w pępku. Ja miałam kleszcza w pępku, to naprawdę wyczyn był wyjąć go stamtąd, żeby zobaczyć, czy tego kleszcza nie ma i go po prostu jak najszybciej usunąć. I wtedy naprawdę jest szansa, że unikniemy zakażenia, jeżeli kleszcz był chory. Gorzej jest z kleszczowym zapaleniem mózgu, ponieważ niestety tutaj możemy złapać infekcję od razu. To znaczy kleszcz nas ukąsi i w zasadzie no już jest po zabawie, jeżeli oczywiście też był zakażony. Ale tu z kolei jest o tyle dobrze, że przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepionka. Więc jeżeli ktoś aktywnie spędza czas na dworzu, dużo przebywa w takich zalesionych terenach albo zatrawionych, to warto zastanowić się nad tym, czy takiej szczepionki nie przyjąć. To już wszystko w tym odcinku podcastu Zdrowa Rozmowa. Dziękujemy za to, że nas słuchacie. Zapraszamy w kolejną środę. Żegna się z Wami Kasia Staszek i Margit Kosobucka. Do usłyszenia. Do usłyszenia.